Cześć, z tej strony Kuszyk, na kolejnym odcinku zagrajmy w Pokémon Let's Go, leczymy Pokémony. To jest moje nowe wdzianko, które zdobyłem w poprzednim odcinku. Wdzianko pokémonowego listonosza, a tak naprawdę pokémonowego policjanta. Tylko niestety wygląda bardziej jak wdzianko listonosza. Myślę nad tym składem, który mam obecnie. Docelowo, tak jak mówiłem na początku serii, oczywiście planuję, żeby był to skład z samych shiny Pokémonów najlepiej, plus mój starter Pikachu, ale w międzyczasie jak przechodzimy grę, to oczywiście stosujemy różne inne Pokémony, także tak to wygląda. Aha, tutaj jeszcze w gymie jest fajna osoba, aha, to nie było w tym mieście chyba. Czy tutaj? Nie, to jest tutaj właśnie, ta babka daje alolańskiego Raichu, co ciekawe. A ja mam zwykłego Raichu, także mogę się z nią zamienić, ja jej daję Raichu na 40 levelu, ona mi da alolańskiego Raichu na 30 levelu. No cóż, wymiany z tymi postaciami w centrach Pokémon to jest jedyny sposób w tej grze na zdobycie alolańskich Pokémonów. Co ciekawe, można też robić shiny hunting na alolańskie Pokémony, już wam tłumaczę jak. Trzeba na przykład w tym przypadku zebrać, nie wiem, 200-300 Raichu, co może być dosyć trudne, bo trzeba mieć Thunderstone do Raichu, a może gdzieś da się je złapać później na dziko, nie wiem, i przychodzić tutaj do tej babki i wymieniać się z nią kilkaset razy do skutku, aż trafi się shiny podczas wymiany, no bo jest to możliwe, żeby shiny alolański Pokémon trafił się podczas wymiany właśnie z NPC-em. Podobno tak się robi shiny hunting na alolańskie Pokémony w tej grze. Nie wiem, czy to prawda, przypadkiem tutaj przywołałem Kushinę, także tą Kushinę może odwołam. Słuchajcie, jesteśmy w ogóle w Saffron i tutaj oczywiście dzisiaj zmierzymy się z Sabriną. Sabrina, nastoletnia czarownica, był taki serial, jak byłem troszkę młodszy niż jestem teraz, ale w sumie ona też jest taką czarownicą, właściwie Sabrina. W anime zmieniła Asha i przyjaciół w lalki, z tego co pamiętam. A oto jej gym. Wygląda rzeczywiście czarodziejsko. To nie jest czarodziejski, w sumie taki bardziej, nie wiem, psychiczny Pokémona trenuje, nie wiem kim ona jest tak naprawdę. W anime ją przedstawili jaką taką, nie wiem, jakąś tam mentalną osobę, a tutaj bardzo ciekawie wygląda ten gym, zupełnie inaczej niż pamiętam to ze starych gier, czy z anime, czy w sumie z czegokolwiek. Musisz mieć Pokémona przynajmniej na 45 levelu, żeby wbić do tego gyma. No mam takie Pokémony, nawet kilka. To ciekawe, że tutaj właśnie trzeba pokazać, że ma się na odpowiednim poziomie Pokémona. Fajnie. Fajnie, że w każdym gymie jest inne wyzwanie. Jakby inny test, żeby wejść w ogóle do tego gyma. Pikachu jest podekscytowany, że jesteśmy w gymie. O, dobra, trochę pogłaskaliśmy Pikacza. W sumie tutaj będę miał dwa super efektywne Pokémony w tym gymie. Nawet trzy, bo Jinx też z duchowym atakiem, ale ja sobie zrobię tak. Zrobię sobie Arcanine, bo on ma mroczny atak, Crunch. Beedrill ma robacza, tak, też jest super efektywny, czyli mroczny i robaczy. Jeszcze duchowy można bić te Pokémony psychiczne, no ale nie ma tutaj sensu, skoro te dwa Pokémony w zupełności wystarczą. To co, zaczynamy wyzwanie Sabriny! Tu są teleporty, okej. Czemu jesteśmy na jakichś budynkach? Co to jest? Mi się wydaje, że to jest jakiś taki świat iluzji, coś takiego. Nie wiem. Nie wiem, do czego to porównać. Na pewno jest inaczej, niż to sobie przypominam. Co to są za postaci? Psychic. Psychic to są osoby, które posiadają te psychiczne moce. Muszę powiedzieć, że fajnie wyglądają w tej części. Naprawdę są ciekawie zaprojektowani, jak tutaj lewitują pokebolami. Wow, coś epickiego. Podoba mi się niesamowicie. Okej, okay. Mamy wodno-psychicznego Slowbro na dobry początek. To co, Excizor i ciśniemy. Nawet Mega Drainem mógłbym w niego wejść, jakbym chciał. Też by było super efektywnie, bo ten typ wodny. Także jak spadnie mi trochę punktów życia, to się może podleczę na tak Slowbro, jeśli jakieś jeszcze będą mieli. Teraz Kadabra. Okej, ciśniemy dalej, podobnie tak jak teraz. W ogóle Pokémony psychiczne są bardzo ciekawe, to muszę przyznać. Jeden z najciekawszych typów Pokémonów, gdyby Pokémony istnieją w prawdziwym świecie. No, trochę bym się bał psychicznych Pokémonów, bo one potrafią telepatię, potrafią, nie wiem co jeszcze, telekinezę. Pewnie jeszcze dużo innych dziwnych rzeczy, zaczynających się na tele. Dobra, ten Johan pokonany, jak mu bole opadły. Widzieliście to? Jak się ich pokonuje, to im bole opadają. Dobre, dobre. Wskakujemy tutaj, na pałę lecę, nie wiem, w którą stronę trzeba tak naprawdę lecieć. To jest niby taka zagadka, ja tu jakoś wielkiej zagadki w tym nie widzę. O, tu już byliśmy, co? Czy to nie jest to samo miejsce? Tak, tu już byliśmy. Fajnie, że to jest takie 3D i widać przynajmniej, w którą stronę idziemy, czy się cofamy, czy idziemy bardziej do przodu. Łatwiej jest to przejść w ten sposób. Okej, okay, teraz mamy do wyboru aż 3 różne miejsca. Po ukosie to by było zbyt oczywiste. Pójdę tutaj może na dół. Tutaj jeszcze nie byliśmy. I z tą babeczką Ace Trainerka. I też dwie możliwości. Może pójdę na tą dolną, tylko najpierw z nią zawalczę. Sabrina jest młodsza ode mnie, pokaż mi trochę szacunku. Nie wiem w sumie ile ma lat Sabrina. Jesteście ciekawi ile ma lat Sabrina? Sprawdzę. Sprawdzę, bo to jest ciekawe. Może na Bulbapedii jest napisane. W międzyczasie mogę sprawdzić. Jak coś to obstawiam 16. Sprawdziłem sobie na Bulbapedii, trochę przesadziłem. W mandze The Electric Tale of Pikachu jest ujawnione, że Sabrina ma 21 lat. Nie wiedziałem o tym. Wow. Ciekawa rzecz, ciekawa. No w sumie z tymi 16 latami to przesadziłem trochę, no ale brałem pod uwagę to, że większość postaci w Pokémonach jest bardzo, bardzo młodych z jakiegoś powodu. No może dlatego, że też jakby grupa docelowa tej gry to są młode osoby, ale że aż tak młode,
To niekoniecznie. Zobaczcie, też się Outrage'a uczy Beedrill. Wow, też jestem zaskoczony, że on może nauczyć się Outrage'a. Bardzo ciekawe. Ale ja się na nim nie nauczę tego Outrage'a, bo już mam to na Arcananie, także wystarczy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby się tego nauczyć, ale okej. Myślę, że na Arcananie wystarczy raczej. Jinx 48 poziom. Amanda, która, jak sama przyznaje, jest trochę starsza od Sabriny, która ma 21 lat. 21, ciekawostka. Nie wiem, czy to wiecie. Ostatnio czytałem komentarz Kushi, dzięki ci za te ciekawostki w tych filmach. Proszę bardzo, lubię ciekawostkami się dzielić. W Japonii wiek dorosłości to jest 21 lat. Przepraszam, 20. 21 jest w Stanach Zjednoczonych. W Japonii jest 20 lat wiek dorosłości, czyli na przykład, nie wiem, musisz prosić swoich rodziców o zgodę na coś tam do 20 roku życia, a nie do 18, tak jak w Polsce. Ale już parlament japoński tak postanowił trochę to dostosować do dzisiejszych czasów i od 2000, bodajże 22 roku, wiek dorosłości w Japonii to będzie również 18 lat, tak jak w większości świata. W Stanach Zjednoczonych jest to 21 lat, ale tylko jeśli chodzi o picie piwa bodajże. I to nie we wszystkich stanach, tylko w części stanów, z tego co wiem. To ciekawe z tym piciem piwa, bo na przykład w Niemczech, z tego co kojarzę, chyba od 15 albo 16 roku życia można kupować piwo w sklepie i pić piwo legalnie. No w Polsce od 18 lat jest wszystko. Papierosy, alkohol, no i też czynności prawne, że tak powiem, czyli po prostu no branie odpowiedzialności na przykład za swoje czyny i tak dalej. Jeśli nie mamy 18 lat, popełnimy przestępstwo, no to raczej nas nie mogą skazać, tak jak dorosłą osobę. Dobra, kolejny Kadabra, kolejny Xizor. Fajnie, fajnie, że ten typ robaczy jest taki przydatny w tej części. Lubię używać takie trochę niedoceniane typy Pokemonów. Typ robaczy, myślę, że do nich należy na pewno. Ciekawe w sumie z tym wiekiem dorosłości, nie? W Japonii, że mają obniżyć do 18 lat. Nieraz były propozycje w wielu krajach, żeby obniżyć na przykład wiek głosowania do 16 lat. Jest taki żart, że wtedy Korwin wygrałby wybory. Nie wiem, czy to prawda, ale może miałby trochę więcej procent na pewno. Chociaż ja tam osobiście do niego nic nie mam. Zobaczmy. Teraz duchowe Pokemony. Oto ciekawostka, że Chanelerzy tutaj też są i ich duchowe Pokemonki. Ale coś to jest, kurczę, co ja robię? Jaki Xizor? Przecież to jest duchowy, a to nie jest psychiczny. Sam to właśnie powiedziałem, że to jest duchowy, a wchodzę robaczem, który jest nieefektywny. Tutaj tylko duchowy i tylko mroczny. Ciekawostka, nie mam nic w sumie normalnie efektywnego na tego Pokemona. Wszystkie moje ataki w tym momencie są albo nieefektywne całkowicie, albo w połowicznie efektywne. To w sumie ten Xizor to jest najlepsze, co mogę użyć, tak naprawdę. Albo zmienić Pokemona, a nie chcę zmieniać Pokemona w tym momencie. Poczekam, aż spadnie ten Hunter i zmienię Pokemona przy okazji wystawiania kolejnego Pokemona przez tę babkę. No proszę. Ale tutaj wiecie, jak łatwo jest przejść tego gyma? Mrocznymi Pokemonami. Bo skoro tutaj mają i psychiczne, i duchowe, to wszystkie te Pokemony są wrażliwe na typ mroczny. W pierwszej generacji nie było typu mrocznego, więc w sumie ten gym był dosyć trudny. Tak naprawdę pamiętam, że z Sabriną nieraz był trochę problem. Rzeczywiście trzeba było po prostu złapać sobie Gastly'ego albo Huntera w wieży duchów, no i trenować je. No ale teraz mamy typ mroczny, mamy Crunch i mamy super efektywność i na duchy, i na psychiczne Pokemony. Crunch jako atak też był w pierwszej generacji, w Pokémon Yellow na przykład też był, ale nie był jeszcze typu mrocznego, tylko był typu normalnego, z tego co kojarzę. Tak mi się wydaje, że Crunch był po prostu normalny, tak samo Bite, po prostu tym ataką zmieniono typ na mroczny. Przy okazji zapewne wejścia drugiej generacji, bo wtedy pojawił się typ mroczny po raz pierwszy w tej grze. Chyba już jestem dosyć daleko, ale nie wiem, w którą stronę mam iść, bo trochę się pogubiłem. Cały czas poruszam się do przodu. A nie, już z tym gościem walczyłem. No to nie, to jednak nie do przodu. Kurczę. Ten gościu mówi ciekawą rzecz, że były kiedyś dwa gymy w tym mieście, w Safranii, ale to dojo straciło swój status i już nie przyznają tam odznak. No w sumie można się domyślić, że tak jest, no bo wiemy, że tam nie przyznają odznak, bo już tam byliśmy. Dobra, Hypno jest jego Pokemonem jedynym. Dociśniemy Xizorem. I teraz już chyba będzie Sabrina. Tak, coś czuję, że teraz już pora na walkę z nią. Tylko Beedrill jeszcze 32 poziom. Fajnie, trochę trzeba go podekspić, bo jeśli chodzi o levele, odstaje od innych Pokemonów. Którędy tutaj pójść? Może tutaj spróbujemy? No tutaj już byłem. To może nie. To może się cofnę i pójdę tym górnym teleportem. O, jesteśmy. Ale widownia! Zobaczcie, jaką tutaj widownię zrobili. Aż się tutaj rozejrzę w ogóle. Patrzcie. Fajna widownia, trójwymiarowa, fajnie to epicko zrobione, rozejrzymy się dookoła. Sorry Sabrina, zaraz to zobaczę, tylko chcę obejrzeć twoją piękną widownię, twoją piękną salę. Co to w ogóle za typek tam na końcu, taki gruby, widzicie go? Co to jest za typek? Co to są jakieś easter eggi? Jestem ciekaw. Nie, nie, nie! Czy ja wyszedłem z tej sali?
Nie! Przypadkiem wszedłem w teleport, bo się zagapiłem na grubego typa na widowni. Teraz muszę jeszcze raz przechodzić wszystko od nowa. Ja pierniczę. No to małe cięcie i zaraz jeszcze raz podejdziemy do Sabriny. Uff, dobra, nadrobiłem. No parę minut mi to zajęło, żeby jeszcze raz to przejść. A to było głupie, dobra, teraz już podchodzimy do Sabriny i normalnie z nią walczymy. Tylko się jej trochę przyjrzymy. Chcę się przyjrzeć tej sylwetce, bo naprawdę świetnie ją zrobili. Zobaczcie, jakie ma buty w ogóle Sabrina, kurczę, ale ją tutaj elegancko, naprawdę. Ta grafika mi się w tej grze naprawdę tak podoba. Jestem pod wrażeniem niesamowitym. No zobaczcie tą scenkę, w ogóle jaka scenka, ej. Uuu. I teraz możemy się przyjrzeć widowni. Więc przybyłeś, miałam wizję twojego nadejścia. Miałam psychiczne moce od kiedy byłam dzieckiem. To zaczęło się, kiedy odrzuciłam łyżeczkę i przybrała ona nienaturalny kształt. Nie lubię walczyć, ale jeśli chcesz, to pokażę ci moje moce. Okej. Sabrina jest straszna, ale zarazem fajna, bardzo lubię tę postać. Nie, no te sztyblety ma niesamowicie stylowe, kurczę. Naprawdę eleganckie. Mister Mime. Fajnie. Ciekawe, ciekawe. Nie pamiętam, czy ona miała Mister Mime w Pokémon Yellow. Chyba nie. Coś mi się wydaje, że chyba nie. Na pewno pamiętam Kadabrę, na pewno pamiętam Alakazama, ale... Mister Mime'a coś nie przypominam sobie. Dobra, Mister Mime odpada. Na pozostałe Pokémony chyba już wezmę Arcanine'a i typ mroczny. Slowbro. A to nie, to nie wezmę. To zostawię sobie na razie Beedrilla. Rzeczywiście ma inne Pokémony niż miała. Ciekawe. No w sumie gdybym miała dokładnie same Pokémony co kiedyś w tych starych częściach, to nie byłoby nawet ciekawe. Także fajnie, że trochę pozmieniali tutaj. Yon. Także będzie śpiący nasz Beedrill w następnej turze. Także musimy tutaj dokończyć tę walkę teraz, jak najszybciej. A potem zmienić Pokémona najlepiej. Okej, Slowbro odpada. No i teraz już muszę wejść chyba tym Arcanine'em, bo nie chcę, żeby Beedrill zasnął. O, już zasnął. No, zmieniamy Pokémona. Jinx teraz. Okej. No to drobna podmianka i Jinx też nie przypominam sobie. Wydaje mi się, że spore przetasowanie tutaj musiało być w jej Pokémonach. Wchodzimy crunchem. Jest super efektywność oczywiście. Ostatni jej Pokémon. Czyżby Alakazam? Tak coś podejrzewam Alakazama. Jej najbardziej charakterystyczny Pokémon. No musi być. Nie mogło go zabraknąć w tej walce. Alakazam. Nawet nie wiem, czy nie było jakiejś takiej karty Pokémon Alakazam Sabriny. Albo Abra Sabriny, no nie pamiętam, jakoś tak. Tak czy inaczej, Alakazamie, crunchem odsyłamy cię na łono Beliara. Żegnaj. Ale się włosy tam unoszą z tyłu, zobaczcie Sabrinie. Nie wiem czemu, ale w tym gymie po prostu wszystko mnie olśniewa, jeśli chodzi o grafikę. No bo wiecie, my jako fani Pokémonów nie jesteśmy przyzwyczajeni za bardzo do dobrej grafiki. Wiecie jak to jest, co nie? Ale mam minę smutną, aż mi się jej szkoła zrobiło. Zdobyłeś tą odznakę Marsz. Marsz to jest bodajże bagno. Czy naprawdę to się nazywa odznaka bagna? Marsz, badge. Teraz Pokémony do poziomu 70 będą się ciebie słuchać. Nawet jeśli otrzymałeś się od innego trenera, weź tą TM-kę Calm Mind. Ciekawe, ciekawe. Ten atak koncentruje siłę twojego Pokémona, zwiększa jego specjalny atak, specjalną defensywę. Moce psychiczne są czymś, co ma tylko niewiele osób. Czy ona ma gorset? To nawet nie są sztyblety, zobaczcie, te buty są takie kapcie. Dobra, nie będę się przyglądał wszystkim elementom jej ubioru, ale po prostu niesamowicie zadbali o szczegóły. Wszyscy mają psychiczne moce, ale nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. To powiedziała nam na koniec Sabrina. Zapamiętajmy to sobie wszyscy i powtarzajmy jako swoje motto do końca życia. Wszyscy mają psychiczne moce. Ale nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. To jest to, czego dzisiaj nauczyliśmy się od Sabriny. A drugie motto, moje motto życiowe to jest: pamiętaj pogłaskać swojego Pikachu, bo kiedyś zapomnisz i będziesz tego żałował. Dobra, teraz poprawnie użyliśmy tego teleportu. Nie przypadkiem wchodząc w niego mamy odznakę. I teraz możemy płynąć. Płynąć na południe. Na wyspy Seafoam Island. Jak one się nazywają po polsku? Seafoam, no to jest piana morska, ale po polsku one jakoś inaczej się nazywały. Te wyspy, kurcze, gdzie tam jest Blaine i jego sala ognistych Pokémonów. Siódma odznaka. Siódma odznaka, moi drodzy, nas czeka, ale najpierw do siódmej odznaki jeszcze dosyć daleka droga. Cinnabar Island po angielsku ta wyspa się nazywa. Nie, Seafoam Islands i Cinnabar Island, przepraszam, to są inne rzeczy. Seafoam to jest tam, gdzie jest Articuno do złapania. To jest po drodze na Cinnabar Island.
czyli docelowo płyniemy na Cinnabar po 7 odznakę, tam jest też laboratorium, gdzie próbowano sklonować Mew i wyszły z tego Ditto. Znaczy kiedyś tak było w Pokémon Yellow, teraz nie wiem co tam jest, jestem ciekaw zobaczyć to, bo może być zupełnie inaczej w tej części. Aha, wchodzimy w Pikacza. Co Pikacz? Co się tak podnieciłeś? Było napisane, że prawie się przewrócił i dlatego takiego szoku doznał, bo on siedzi na naszej ręce. Dobra, Fuchsia City to będzie tutaj. Okej, i teraz musimy na południe lecieć. Na południe, znaczy lecieć. Płynąć na południe ścieżką. A, i w ogóle jeszcze jedna rzecz. Dalej nie mamy strength, ale przyznam się wam, że patrzyłem na necie i wiem już, kiedy dostaniemy tego strengtha. Tylko chyba źle poszedłem tam. Trzeba było na dół pójść. Tak, na dół trzeba pójść. Tam przy centrum Pokémon, a ja niepotrzebnie zeskoczyłem. Ale spoko, zaraz się przejdziemy dookoła. Na Arcananie dosyć szybko możemy to załatwić. I tutaj gdzieś jest ścieżka na dół. Gdzie ta ścieżka na dół jest? O, tutaj jest, dobra. Jest ścieżka na dół. Jesse James. Coś tam kopią. Słyszeliśmy, że jest dużo Pokémonów w Go Parku, więc przyszliśmy to sprawdzić. Ale nie daliśmy tam rady się połączyć. Musieliśmy stamtąd wyjść. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby stać się bogaci. Chyba na coś nadepnęłam. Chyba coś kopnęłam. Może to jakiś skarb. Zobaczmy, co to jest. Hej, ho! Zobaczcie, to coś złotego. Świeci się. Czy to są złote zęby? Łe, to obleśne. Zabierz to od nas. Proszę, masz te złote zęby. Nie chcemy ich. Możemy oddać je tamtemu strażnikowi i teraz on nam da strengtha. Także spoko. To tutaj cały czas można było zdobyć te złote zęby, ja tam szukałem nie wiadomo gdzie złotych zębów, kurczę. Panie strażniku, załatwiłem. Znalazłem pana złote zęby, proszę bardzo. Włożył zęby i teraz już mówi normalnie. Są całe w piasku, ale dzięki ci uratowałeś mi życie. Proszę, masz tu coś za twoje problemy. Safari set, mamy nowe ubranie. Mamy nowe ubranie, słuchajcie, w stylu safari. I nauczę cię sekretnej techniki strong push. Strong push, czyli odpowiednik właśnie strengtha ze starszych części. No i Pikachu chce się tego nauczyć w tym momencie, ale ten gość musi być silny, żeby przesuwa coś takiego. Lol, jestem pod wrażeniem, kurczę. A jak Pikachu musi być silny, żeby przesuwać coś takiego. Tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem, tak de facto. Dobra, ale jeszcze pochodzimy trochę w tym ubraniu policjanta, bo się nie zdążyłem nim nacieszyć i ubranie safari ubierzemy troszkę później, bo w sumie ile? Z pół godziny może chodzę w tym ubraniu policjanta, także chcę pochodzić trochę więcej. Dostaliśmy je dopiero na końcówkę ostatniego odcinka. Także spoko, zaraz się przebierzemy, ale najpierw ruszamy w drogę, morską drogę. Ścieżka numer 19. I tutaj mamy pływaków. Hu, gdzie jest moja herbata? Zostawiłem w kuchni. Jest i moja pyszna herbatka Dratini, wow. Jakie w ogóle gościu ma kąpielówki fajne. Też miałem takie kąpielówki, identyczne kiedyś. No nie mam nic super efektywnego w tym momencie na ciebie. Musiałbym zmienić Pokemona. Dobra, wchodzimy Beedrillem. Muszę zmienić pierwszego Pokemona w drużynie. Kogoś innego ustawić, bo tego Beedrilla już trochę naużywaliśmy. Zmieniam Pokemona, który jest pierwszy na moim teamie. Co się przyda na wodne Pokemony? Tutaj na pewno będzie dużo wodnych Pokemonów. Coś elektrycznego, ale mój golem jest z kolei wrażliwy na wodne ataki. Ewentualnie Jinx mogę dać na początek. W sumie tak się zastanawiam, że typ elektryczny jest zupełnie niepotrzebnym typem Pokemona. Ma tylko dwie efektywności. Na latający i na wodny. Wodnego możemy pokonywać trawiastym, a latającego kamiennym. Dobra, rozkmina, co? W ogóle zmienię trochę Pokemony chyba w teamie, bo coś mi tutaj, kurczę... Coś bym tutaj pozmieniał. Alolański Raichu w sumie. Może dodamy go do teamu, co sądzicie o tym, pomyślę. Nie odpowiecie mi, bo dopiero będziecie oglądać ten film i napiszecie mi ewentualnie w komentarzach, ale dobra, zrobimy to. Zrobimy to, no bo Lapras się nie przyda, ale może ten Raichu się przyda. Zobaczymy, jakie ma ataki zaraz. Thunder Shock. No tutaj trzeba nauczyć go ataków z TM-ek, niestety. Nauczymy go Thunderbolta. Nauczymy go też Diga, co ciekawe, można nauczyć się Diga. Jestem zaskoczony. No i na razie tyle. Zostawimy go na razie z tyłu drużyny, bo on ma niski level. Dosyć szybko powinien expić, bo jest z wymiany. Pokémony z wymiany szybciej expią, także... Wbije kilka leveli, ustawiamy go na początek drużyny i nim walczymy. To będzie ciekawe. Alolański Raichu. Zaraz go będziemy testować, tylko troszkę niech podexpi, będąc w naszej drużynie Pokemonów. Starmie. Rzeczywiście dużo wodnych Pokemonów tutaj mają. On jest też psychiczny w sumie, oprócz wodnego. Mógłbym spróbować Leekiem, a mógłbym spróbować Blizzardem. No super efektywny, ale dalej ma obrażeń. Ten Leek dalej jest moją zmorą. Chciałbym kiedyś TM-kę do Shadow Balla zdobyć. Jestem ciekaw, gdzie można ją zdobyć. Muszę poszukać na necie, gdzie zdobyć TM-kę do Shadow Balla. I nauczyć tego ataku moją Jinx, bo inaczej będzie lipa. Kolejny Leek. O, dostał paraliż, no i fajnie. Psychic wchodzi. Niezbyt mocny. No to jeszcze raz.
i czerwone życie. Jesteśmy już blisko, dalej nie może się poruszyć przez paraliż. Strasznie długo ta walka zeszła, kurczę. Oj, czemu nie trafiam tym likiem? Czy lik ma taki mały accuracy? Ja muszę sprawdzić, bo już dwa razy w trakcie tej walki nie trafiłem likiem. To są jakieś jaja. Setka accuracy. A dwa razy było, że uniknął. Pytałem się podczas ostatniego odcinka właśnie, od czego zależy unikanie ataków. Ktoś mi tam pisał, że od accuracy. No niekoniecznie, lik ma setkę, zobaczcie, lik ma setkę accuracy, ja wam to pokazuję teraz w tym momencie, jest setka accuracy, a już trzeci raz przed chwilą nie trafiłem likiem w tego Starmie podczas tej walki. Czemu? Chciałbym wiedzieć czemu, jak to jest możliwe. Czy może Pokémony mają jakąś statystykę evasiveness, o której nie wiem, może ona jest jakoś ukryta, no coś mi tu nie gra, nie? Czemu tak się wydarzyło? Trochę tego nie rozumiem. Może miałem po prostu niefart. Muszę tutaj się doszkolić z mechaniki, która tym rządzi, bo to jest naprawdę dosyć ciekawa sprawa. Dobra, wbijamy do wody, słuchajcie, i teraz wielka wodna droga nas czeka. Pamiętacie surfowanie z Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon? Ale to było epickie. Jakbym chciał, żeby tutaj też była taka mini gra, się robiło triki na tym, na desce, na której się surfowało, to było takie epickie, naprawdę mi się strasznie podobało to. Szkoda, że tutaj nie ma tych minigier, mogli to przenieść rzeczywiście z Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon, te minigry. To było chyba najlepsza rzecz. No dobra, może nie tyle najlepsza, ale jedna z lepszych rzeczy w Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon, minigry. Zwłaszcza te z surfowaniem i robieniem trików, tak to mnie wciągało. To było piękne, naprawdę. Aż się prosi, żeby w tej grze też było coś w ten deseń. Dobra, wejdę Blizzardem, słuchajcie. W ogóle muszę dać innego... O, no, no nie, uniknął, kurczę. No ale rozumiem, że Blizzard jakby ma niskie tutaj accuracy, także to rozumiem, okej. Okay. Ale zresztą jest co innego jak attack missed, że nie trafiłeś, a co innego jak evaded the attack, czyli uniknął ataku. To są dwie różne rzeczy. Rozumiem, że attack missed to jest wtedy jak jakby właśnie mamy niskie accuracy. Natomiast evasiveness, czyli evaded the attack, To jest zupełnie co innego. Muszę poczytać o tym, zrobię to teraz, zaraz wam powiem od razu. Co? Właśnie przeczytałem coś niesamowitego na internecie, kurde, co zniszczyło mu światopogląd. Wygląda to, że to jest to samo. W sensie jak macie, że you missed albo Pokémon evaded the attack, to jest to samo. Nazewnictwo jest różne w zależności od tego, jakby, czekajcie, jak to wam wytłumaczyć. Jeśli atak jest skoncentrowany na jednym przeciwniku, to wtedy jest napisane missed, jeśli nie trafisz. Natomiast jeśli używasz ataku obszarowego, takiego jak Blizzard, który może zaatakować kilka Pokémonów naraz, jeśli jest walka na więcej niż dwa Pokémony naraz, to wtedy jest napisane evaded. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli po prostu jest co innego napisane w zależności od rodzaju ataku, który używamy. Czy jest to atak obszarowy, czy atak skoncentrowany. W życiu bym o tym nie pomyślał. Czyli to jest tak jakby to samo, tylko po prostu w zależności od rodzaju ataku. Wow. Czyli wychodzi na to, że zarówno mist, jak i evaded jest od accuracy. Dalej jestem trochę tutaj skonfudowany, dalej nie do końca wiem, czy na pewno dobrze mówię, ale chyba tak to wygląda, bo właśnie poczytałem trochę Wikipedię chwilę temu. Ustawiam Raichu Alolańskiego z przodu, bo widzę, że sobie bez problemu radzi, ponieważ ma dopiero 30 level, to naprawdę tutaj ora tych wszystkich przeciwników. Nie ma żadnych staty wzmocnionych, też tego nie potrzebuje. I tak wszystkich tutaj ciśnie srogo. I tego Poliwhirla też pociśnie, zobaczycie. Low kick. Ups, nieefektywne. Thunderbolcik. Oj, zostało troszkę czerwonego. No ale ma 42, ja mam 30, tak? Zero wzmocnionych statystyk, nic takiego, także... I tak naprawdę ten Raichu, jestem z niego bardzo zadowolony. Naprawdę fajny Pokémon alolański Raichu. Szkoda naprawdę, że naszego startera nie można ewoluować w tej grze. No ale nasz starter pewnie byłby i tak dużo silniejszy niż taki Raichu, bo startery mają zboostowane statystyki, dodatkowe unikalne ataki i tak dalej, i tak dalej. Tentacruel. Łapiemy Tentacruela? Dawajcie, bierzemy, łapiemy Tentacruela. O nie, zapomniałem, że w wodzie nie da się dwóch boli używać. To się wkopałem z łapaniem tego brzydala. No nie wierzę, pierwszym bolem go złapałem. Huch, dobra. Już się bałem, że będę tutaj siedział 10 minut i go łapał. Okej. Okay. Jego 80 macek potrafi się rozciągać do woli. Zaciska je wokół ofiary i osłabia ją trucizną. Ja tu nie widzę 80 macek, ewidentnie. Ale okej. Okay. Rozejrzymy się troszkę. Fajnie, że na... Ja wiecie, co jest najlepsze w tej grze, że można pływać i nie ma co 3 sekundy atakującego nas dzikiego Pokemona, bo widzimy, jak Pokemon jest w wodzie i możemy po prostu opłynąć go dookoła i nie trzeba z nim walczyć. Jak ja kocham tę grę, jak ona jest 100 razy lepsza od wszystkich innych dotychczasowych gier Pokemon. Naprawdę. Moja ulubiona gra Pokemon. Nie zrozumcie mnie źle. Kocham Pokemony, lubiłem stare gry Pokemon, ale teraz, grając w tę grę, dopiero rozumiem, czego nam brakowało w starych grach Pokemon. Właśnie tego.
właśnie tego, żeby móc po prostu nie spotykać żadnych Pokemonów, nie martwić się jakieś ripele. Jak ci się skończą, to co? Jak nie masz kasy, żeby kupić, to co? Jak zapomnisz kupić, to co? Nie trzeba się o to martwić. Po prostu nie chcesz walczyć z Pokemonami, to do nich nie podchodzisz. Genialne w swojej prostocie i działa. Wow. I poza tym widzisz, jaki Pokemon się respi, podchodzisz tylko do tego, którego chcesz. Co nie? Też genialne, a nie, że nie wiem, szukasz Tentacruela, a spotykasz najpierw 10 Tentaculi. Jak to było w starych częściach? No właśnie. Coś pięknego, te wszystkie zmiany są dużo bardziej komfortowe dla gracza. Jestem wielkim zwolennikiem tej gry. Dla mnie to jest solidne 9/10. Może nawet troszkę więcej. Sidra. Nie zmieniam Pokemona, tylko tutaj, kurczę, będzie trochę problem. Boję się, że mi padnie ten Raichu. Boję się, że mi padnie, muszę zaraz jakiś potrów na nim użyć po tej walce może, bo chcę nim powalczyć. Bardzo fajnie mi się nim walczy. Oj, Hydropon. No i to lipa. To po Raichu. Dobra, musimy wejść czymś innym, słuchajcie. Mało punktów życia, to jest jego problem. To Beedrill. A Raichu sobie zrewivujemy po walce i odnowimy mu punkty życia. Bez wielkiego rozmyślania, Mega Drain po prostu. Okej. Okay. Od razu lepiej. Sidra, bardzo fajny Pokémon. Fajnie, że dodali je w drugiej generacji ewolucję. Ale nawet bez tego była naprawdę spoko. W ogóle Seal to jest taki niedopieszczony Pokémon. Jemu by się przydała jakaś mega ewolucja, jakiś mega Dugong by się przydał, co nie? To by było dobre. Bo naprawdę Seal i Dugong są troszkę niedopieszczone w tym momencie. Dobra, Raichu podleczony na maksa. Płyniemy dalej. Co my tu mamy? Jakieś tentakule, których nie chcemy... Ups, przypadkiem wpłynęłem w Magikarpia. Mam złą wiadomość, że nie widzę żadnych poliwagów, a szkoda, bo myślałem, żeby może tutaj zrobić Shiny Hunting na poliwaga. To jakiś stary tylko. Nie do końca to, czego szukam. Ile tutaj jest pływaczek? Dobra, podpłyniemy do wszystkich, czemu by nie? One mi strasznie przypominają te pływaczki z Pokémon Sun i Moon i Ultra Sun i Moon. Też mają chyba podobny strój plażowy, bikini, podobną fryzurę, podobny wygląd. Nie wiem, czy nie są jakieś bardzo, bardzo podobne do tamtych. I nawet nie pamiętam, czy w jakichś innych starszych grach Pokémon też nie miały bardzo podobnego wyglądu też pływaczki takie. Nie mówię, że były w stroju kąpielowym, no bo to jest jakby oczywiste, że Swimmer jest w stroju kąpielowym, tak? Ale mówię o samej fryzurze, czy kroju tego bikini, nawet kolorze chyba. Nie wiem, czy też nie. O tym mówię, że to jest bardzo podobne już do wzorów, które wcześniej widziałem w innych grach Pokémon, a może mi się wydaje, może tutaj zawodzi mnie pamięć. Aqua Jet. Niestety, już połowa życia zeszła na tym Raichu. No szkoda, że tak łatwo łoją tego mojego Raichu, bo fajnie mi się nim gra. Dużo podków będzie na niego schodzić, jeśli chcemy nim więcej dzisiaj pograć. Beedrill 34 poziom. Zaleta jest taka, słuchajcie, że na Raichu możemy szybko wbić Expa, bo ma bonus do Expa. Może ja go powinienem nauczyć Thundera. Może to nie jest głupi pomysł. Jak go nauczę Thundera, no to jeśli trafi, to będzie na jednego hita ściągał te Pokémony. Bo teraz to jest jego problem, nie ściąga na hita, no i zobaczcie, one ściągają jego, nie mogę go expić, kurczę. Może lepiej rzeczywiście nauczyć go Thundera. Czy ja mam Thundera? Nie mam Thundera. To też jest problem, muszę się nauczyć Thundera. Tylko skąd? To co, Thunder i Shadow Ball, to są ataki, które muszę zdobyć na kolejnym live'ie na pewno. Jeśli znajdę gdzieś na necie, gdzie je zdobyć. I robimy też Shiny Hunting na kolejnym live'ie oczywiście. Myślałem o Poliwagu, żeby jednak zdecydować się na Shiny Hunting na Poliwaga, ale nie, muszę znaleźć jakieś dobre miejsce, gdzie się go dużo expi, bo na live'ie próbowałem zrobić Shiny Hunting na Poliwaga, ale znalazłem tylko jedno miejsce, gdzie się expi, właściwie dwa miejsca. I to były takie kałuże malutkie na ścieżce. Praktycznie kałuże, gdzie no nie wiem, wpływasz 5 kroków w jedną, 5 kroków w drugą po wodzie, no i to jest wszystko. I respi się tam maksymalnie jeden poliwag naraz i taki Shiny Hunting trwałby bardzo długo, bo im więcej Pokemonów naraz się respi tego samego gatunku, tym większa szansa, że któryś z nich będzie Shiny, no bo to jest takie oczywiste, co nie? Wiadomo, że tak to działa. Także szukam miejsca, gdzie dobrze występują poliwagi. Może w tej jaskini, gdzie Articuno? No zobaczymy, słuchajcie. Tu jest kolejna pływaczka. Ej, gdzie tu uciekasz przede mną? Chciałem z tobą zawalczyć. Vaporeon, też ciekawy Pokemon. Ej, fajnie jest to zrobione, teraz dopiero zwróciłem uwagę, że jakby na takiej małej wysepce ona stoi. Że jesteśmy w wodzie, ale to jest akurat taka mała wysepka i stanęła sobie na lądzie. Jak to fajnie jest przemyślnie zrobione, no bo wcześniej to było takie bez sensu, że co, walczymy z typkiem w wodzie? To na czym my stoimy, no nie? A tutaj jest to rozwiązane jakby też graficznie. W dosyć sprytny sposób. Ej, no to jest do niczego. Nie, tak kurczę. Lipa. Przydałem się Candy do tego Raichu. Albo po expienie levela. Dobra, wejdziemy Beedrillem, bo póki co to on zaraz padnie, niestety. Także zmieniamy Pokemona, słuchajcie, bo nie przetrwa tej walki z Vaporeonem. No ja rozumiem, że ten Raichu ma niski level po prostu i to jest jego problem.
No ale jakoś, słuchajcie, musimy go wyekspić. Takiego dostaliśmy na 30 levelu, no to takiego musimy wyekspić, tak? To już nie zależy od nas. Pamiętam, że chyba w Yellow było coś takiego, że jakby jak się zamienialiśmy z NPC-em, to dostawaliśmy Pokemona na tym samym levelu, co ten, którego my wysłaliśmy. Chyba coś takiego było, nie jestem pewien, ale mogło tak być. A tutaj sami widzieliście, że ja wysłałem Raichu na 40 poziomie, babka mi dała alwańskiego Raichu na 30. Także tutaj to nie miało niestety wpływu. Dobra, lecimy dalej Raichu i będziemy go dalej używać. Tam u góry jeszcze nie wiem, co tam jest. Chyba nic, ale z tym gościem nie walczyłem jeszcze, tak mi się kojarzy. A nie, to już byliśmy, dobra, to już zrobiłem takie kółeczko małe, można powiedzieć. Ścieżka 20, tutaj nie byliśmy na pewno. Panie pływaku, co pan tak stoisz i nie wyzywasz mnie na walkę? Aha, sam musiałem go zagadać, okej. Uuu, Gyarados. No ciekawe. A, ale mamy szczęście. Gyarados jest podwójnie wrażliwy na elektryczny. Ciekawe, czy spadnie jednym ciosem. Zobaczymy, mam nadzieję. No bo to jest 400% obrażeń, co nie? O, zostało mu odrobinka, ale miał farcik. Dragon Pearls, trochę się cykam. Oj, nie spadnie, Raichu, proszę cię, nie spadnie od tego ciosu. Dobra, nie spadłeś, idealnie. Wchodzi Thundershock i... O, kurczę, Waterfall, nie! Nie! Nie, no ja nie mogę ekspić tego Raichu, to jest jakieś jaja to są po prostu. A już tak było dobrze, no. Prawie spadł. Wiecie, jak trzeba wyekspić tego Raichu? Po prostu trzeba go zrobić starą, dobrą metodą, czyli używamy innych Pokemonów, a nie Raichu. I wtedy sam się ekspi Raichu. A najlepsza metoda tak naprawdę w Pokémon Let's Go na ekspienie Pokemona to jest robienie combo, czyli Shiny Hunting. Bo wtedy się nabija tysiące, tysiące, dziesiątki tysięcy expa bardzo szybko na wszystkich Pokemonach, które mamy w teamie. I w taki sposób można bardzo szybko wyekspić Pokemony. Tylko nie chcę tego robić na odcinku, zwłaszcza tutaj na wodzie, bo tutaj na wodzie tak tylko jednym bolem można rzucać, także to dużo bardziej utrudnia robienie combo, zwłaszcza, że za rzucanie dwoma bolami jest bonus do expa, także jeszcze szybciej wbijamy expa, jak rzucamy dwoma bolami. No tyle razy mi padł Raichu, to się robi słabe. Jednak nie możemy go jeszcze używać, ma za niski level. Trzeba będzie po prostu na live streamie porobić Shiny Hunting i go podekspić jeszcze. Ścieżka 19, tu już walczyliśmy z wszystkimi, co nie? Tak mi się wydaje, także... Możemy już na spokojnie płynąć sobie w lewo, czyli na zachód. Czemu ten tentakler mnie goni? Zobaczcie. On mnie goni po prostu, nie? Widzicie to? No co za typ? Ziomuś, ja cię nie chcę łapać. Weź daj mi spokój. Ten tentakul też. Biorą i mnie gonią, no. Wkurzający. Podbijamy do typa, słuchajcie. Pokonujemy wszystkich tutaj, musimy poekspić trochę. Ostatni raz, słuchajcie, tego Raichu używam, no. Po tej walce już go daję na jakieś dalsze miejsce w drużynie i... Ekspimy go w ten sposób. Oczywiście trochę szybciej zauważyłem, że się ekspi jak się nakurzyła Pokemona, niż jak jest po prostu gdzieś tam w drużynie i te punkty expa, które są współdzielone z teamem, są trochę mniejsze niż punkty expa, które idą do tego Pokemona, który rzeczywiście walczył. Takie są moje obserwacje, także no na pewno szybciej wyekspimy tego Raichu walcząc z nim, niż gdyby miał się gdzieś tam kitrać i kisić. Fajnie, że on też ma typ psychiczny, zobaczcie, teraz jest odporny na te psychiczne ataki, normalnie by nie był zwykły Raichu, fajne to jest, naprawdę Pokémon z dwoma typami jest dużo ciekawszy niż Pokémon z jednym typem, także alolański Raichu tutaj jest dla mnie dużo fajniejszym Pokémonem niż zwykły Raichu. Jestem pod wrażeniem, Gyarados. No i tutaj znowu ta sama sytuacja, tak? Czy ten Gyarados ma tak silne ciosy, że nas ściągnie od razu, czy nie wiem, powinienem się wycofać? Powinienem się wycofać chyba. Wejdziemy Beedrillem i tyle, no niestety. Tego Raichu zaraz dajemy na dalsze miejsce w drużynie, żeby już nam nie padał, bo się kończą revive'y. Dobra, Dragon Tail tutaj niewiele wniósł, ale zmienił nam Pokemona, kurczę. Na Jinx, okej, nie tak źle. A to wejdę Blizzardem. Zobaczymy, jak to zadziała. Uniknął ataku, no to niedobrze. Ups. Znaczy ten Blizzard, ja wiem, że byłby nieefektywny, jak coś nie pisze mi Kushi, ale ty jesteś niemądry, ten Blizzard byłby nieefektywny, wiem. Ale jakby z samej racji tego, że ma po prostu bardzo wysokie bazowe obrażenia, myślałem, że może wystarczy, żeby go pokonać jednym ciosem i pewnie tak by było. Słuchajcie, zrobię coś bardzo ryzykownego, spróbuję wejść Rock Slide'em. Teoretycznie to będzie efektywne, bo jest wodno latający Gyarados, także na typ latający jest efektywny kamień. Taka mała ciekawostka, zobaczcie. Kamiennym typem pokonałem Gyaradosa. No tak też można, widzicie? Nie takie głupie, jakby mogło się wydawać. Co prawda, gdyby walnął mnie on wodnym typem, no to miałbym duży, duży problem. Ale mieliśmy szczęście i tego nie zrobił. Także spoko, naprawdę. A nawet mogłem w sumie wejść Thunder Punchem, byłoby jeszcze lepiej, byłoby 400% efektywności, ale... Chciałem po prostu zaszpanować, czy pochwalić się, powiedzmy, że kamiennym typem też można bić Gyaradosa, tak? I to jest wbrew intuicji, takie jest, no, ciężko wpaść na to, bo rzeczywiście kto normalny by pomyślał, żeby wodnego Pokemona bić kamieniem, no ale
W przypadku akurat Gyaradosa można, ze względu na ten drugi typ latający, dopłynęliśmy gdzieś. Słuchajcie, to są już chyba Seafoam Islands. I tutaj jest Articuno, ale nie tylko. Nie tylko, słuchajcie. Bo też parę innych rzeczy. Tutaj szybka walka z Shirley. Wartortle. Ups, nie zmieniłem chyba tego Raichu. No właśnie, zapomniałem to zrobić. Gadałem o tym, a nie zrobiłem tego w końcu. Także, dobra, niech spróbuję. Niech spróbuję Thunderboltem jeszcze. Używa Protecta. Może to jest jednak znak, że kurczę, Pikachu powinien dać sobie spokój. Dostał ostatnią jeszcze turę na zastanowienie się, żeby wycofać się z tej walki. Nie wiem. Protect nie zadziałał. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy, jest dobrze. Połowa życia zeszła, ale co będzie teraz? Znowu Protect. Ktoś mi napisał w komentarzu, jak działa Protect. Co ciekawe, słuchajcie, Protect działa tak. W pierwszej turze ma 100%, że zadziała. W drugiej turze, jeśli użyję drugą turę z rzędu Protecta, to ma tylko 50% szans, że zadziała. W trzeciej 25%, w czwartej 12,5% i tak dalej. Co turę ma dwa razy mniej szans, że to w ogóle zadziała, co nie? Także tak działają Protecty. Beedrill 35 level. No i rzeczywiście Raichu jakoś tam dał sobie radę. Teraz Starmie. Dobra, na Starmie nie zmienię, bo na Starmie jest duża szansa, że on będzie psychicznych ataków używał, które są nieefektywne na mojego alolańskiego Raichu. Także jest duża szansa, że damy sobie jakoś z nim radę. Wchodzi Tacklen. To jest normalny atak, bardzo słaby. Okej. Połowa życia ponad zeszła. Mam nadzieję, że jeszcze raz wejdzie Tacklen i dobijemy go. Używa Harden? No tutaj niewiele ci to wniesie, także zmarnowałaś turę. Dobra, Thunderbolt i fajnie, fajnie, że udało nam się jeszcze trochę powalczyć tym Raichu i trochę dobić mu expa. Jestem zadowolony z tego naprawdę bardzo. 33 poziom, nice. Zobaczcie, jak mu słabo staty rosną, po 2 punkty życia tylko na poziom niestety, 91 HP. Tego HP jest troszkę problemem w tym momencie. Jest mało punktów HP. Dobra, zmienimy sobie Poka może, damy sobie Beedrilla z powrotem na początek. I to są właśnie Seafoam Islands, tak? Czyli tutaj można szukać Articuno. Tego co kojarzę. Tak, to jest tutaj Seafoam Islands. I co to jest za babeczka? Sprzedaje potki i leczy nas. Ho, ho. Babka nas leczy przed samym Seafoam Islands. Fajnie, jakie to jest przyjazne dla gracza ta gra. I tutaj słuchajcie, Seafoam Islands, tu jest Articuno, co nie? My tu sobie wbijemy, słuchajcie, na livestreamie. Ale tego livestreama zapiszę i zostawię jako odcinek, myślę. Bo tutaj też sobie zrobimy od razu shiny hunting na Jinx. Zobaczcie, są tu dzikie Jinx. Także kolejny odcinek będzie live streamem, podczas którego postaram się zrobić shiny hunting na Jinx i złapać Articuno. Także oglądajcie, możecie też oczywiście oglądać na żywo, no bo ten live stream będzie najpierw na żywo w niedzielę. Myślę, że od godziny 17 zaczniemy. Na razie, cześć.